Jo, siemano, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. To ja, Kamera, i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować pierwszy odcinek z kolejnej serii, czyli poradniki do Minecrafta Bedrock Edition. Na starcie strzelcie łapę w górę, na 20 lajków zrobimy kolejny odcinek oraz subskrypcje, lecimy po 2000 subskrypcji na tym kanale. Dajcie na moje socialki, które są oczywiście w opisie, tam też się dużo dzieje. Chciałem wam dzisiaj pokazać, jak wgrać Optifine'a, którego na co dzień właśnie mam wgranego do mojego świata i ogólnie do Bedrock Edition, także zapraszam do oglądania. No i dobra, pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, jest wejście na stronę Mediafire. Macie oczywiście linkacza do niej podany w opisie, do tego oczywiście miejsca. Jest to przeze mnie wklejony link, także spokojnie, nie ma żadnych wirusów, można pobierać, także klikamy download. Teraz pobiera nam się w tym miejscu plik. Kiedy plik się już nam pobierze, klikamy dwa razy, aby importować go do Minecrafta. Import started mamy. Niestety mi tutaj nie zadziałało, bo ja już mam to zaimportowane. Ale w tym miejscu, kiedy klikniemy w settings oraz global resource, mamy Minepacks, no i tutaj będziemy mieli Optifine'a, to jest ten Optifine dokładnie. Klikamy Activate. Mamy tutaj oczywiście to zaktywowane. Wychodzimy, nam tutaj się muszą wszystkie paczki załadować. I tak wygląda nasze menu. Mamy wszystko porozpisywane, tak jak w prawdziwym Minecrafcie. Tutaj mamy edycję skinów, w tym miejscu mamy nasze osiągnięcia, także to też fajnie. Tutaj jakaś, nie wiem nawet co to jest, jakaś skrzynka pocztowa. Tutaj oczywiście ustawienia, w tym miejscu jakiś feedback, to ja nie wiem. W tym miejscu oczywiście marketplace, tutaj możemy wyjść, ale ja preferuję kliknąć play. Pójdziemy sobie na mojego singla, a czemu nie, chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Ładują nam się pięknie paczki. No i wygląda teraz w ten sposób nasz świat. Jak widzieliście na początku odcinka, inaczej wyglądał. Teraz też wygląda inaczej. Także no jest ładniej. Jakby podoba mi się bardziej, bo te kolorki są takie bardziej kontrastowe. Niestety no Optifine jak to Optifine. Niby powinien działać, ale zooma nie ma. Jakby to jest taka bardziej paczka tekstur niż samego Optifine'a. Też mogę wam pokazać, ale pochodnie też niestety nie działają, bo nawet na Bedrocka nie można włożyć do drugiej łapki. Ale nawet wam pokażę, pójdę do kopalni i zobaczycie, że niestety to tak jak w prawdziwym Optifine'ie niestety nie działa. O, jesteśmy w bardzo takim ciemnym miejscu, jak widzicie totalnie nie daje światła. Także to jest niestety minus tej paczki. Ale to ma być bardziej paczka tekstur niż sam Optifine. Mi się osobiście ona bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo podoba. No i dobra, tym super akcentem będziemy kończyć ten odcinek, także mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jak tak, strzelcie łapeczkę w górę, bo z tego co wiem jest nowa animacja łapeczek, także mam nadzieję, że no spodoba wam się ten filmik. Strzelcie z subika, lecimy tak jak mówiłem na początku odcinka po 2000 subskrypcji. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia, widzimy się w następnych odcinkach. Napiszcie w komentarzu, jaki chcecie, żebym następny poradnik nagrał do Minecrafta. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć, cześć!